Nie wiem czemu. Autentycznie nie wiem czemu tak się dzieje, nie? Czekajcie, ja chcę to jakoś entire window, jak dam. Też przeskakuje. Bez kitu, nie wiem. Nie. Dobra, nie jest to jakoś straszne, żeby aż bolało. Nie ma przypadkiem za głośno muzyki z gry. Nie jest jakiejś biedy z tym związanej. Ja okolice Salvatora mieszkam. Dobra, nieważne. Jest Master Yoda zbanowany. Tak bardziej pod solo queue gierki. Przypomnijmy, że gramy sobie tutaj na relaksie. Takie miksy bardziej, więc nie ma znaczenia. Nie widzimy jakichś takich tryhardowych banów, ale taki standard. Top laner, jeden z ostatnimi czasami najmocniejszych jacks. Każdy w dżungli, kurde, po prostu jest bestią. Tak naprawdę. To samo Master. Na środku mi LeBlanc i Ryze, który może być i na środku, i tak naprawdę... o góry, tak? Pracuje ciągle w Weslu. Więc tutaj klasyk, bez jakichś udziwnień. Natomiast popatrzmy na piki, bo Leona nie była... Ja, pamiętajcie, cały czas opowiadam o tym pod kątem takich rozgrywek profesjonalnych, bo te głównie mam okazję jakby komentować, oglądać głównie. Leona naprawdę bardzo dawno nie była grana jako support, wykreśliła to miejsce w ostatnim czasie. Czy Morgana, Karmę dużo razy widziałem graną. Już prędzej nawet Anke i takie bardziej AP postacie, ale ta Leona z Ezem, Ez tak samo z AD Carry ostatnio został troszeczkę tak rzadko grywany. Wiem, że patch był teraz wgrany, który zmieniał między innymi Feral Fire jest teraz, dostaje się staki, o ile tak szybko dałem wyczytać w patch logu, dostaje się staki za asysty, dostaje się staki za kille, co jest bardzo fajne. Znerfili go głównie, nawet dość sporo. Oczywiście, że będę na Juvenaliach. Obowiązkowo pochód i tak dalej. Z drugiej strony Necton top, nuda. To jest klasyczny jeden z top 3 pików, nie ma sensu tego zmieniać, to tam cały czas stoi. Ciekawe jest Orianna, bo Orianna jest taki mega bezpiecznym pikiem chyba już od pół roku. Ona przez dwa sezony LCS-ów była non-stop konsekwentnie wymierana i cały czas się sprawdza. Riot czy Rito Please nic z tym nie robi, sobie tak naprawdę ma wyjebane. Lucian aktualnie dobry pik pod kątem profesjonalnych placeów, S troszkę mniej, ale to nie znaczy, że to się nie sprawdzi, mówię takiej stricte bardziej teorii. Ari na środku też długo jej nie widzieliśmy. Ari najlepszy moment miała chyba też pół roku temu, to się kończył ostatni sezon, nie ten co teraz, tylko ten zeszłoletni, gdzie był taki moment, że była zbugowana i ku Ari na samym koniuszku jak trafiłeś zadawała obrożenie 4 razy. 4 razy, normalnie zdaje 2 razy na koniuszku, tak? Bo trafiasz jakby tam i z powrotem, zadawała 4, to było hiper giga zajebiście mocne. Do tego Ewelinka na dżungli, no troszeczkę się z ostatnimi czasami zrezygnowało z grania tej Ewelinki, ale jest cały czas, powiedzmy, ten pick rate jakiś tam sensowny. I do tego Nunu to jest typowo sprzed nieaktualnego, co się LCS skończy sezonu, ale tego wcześniej postać, która miała zadanie tylko wyżerać farmę i niszczyć przeciwnego junglera. Ona nie ma jakichś specjalnie mocnych, powiedzmy, wbić na linię, to znaczy ganków, tak? Bo wejdziesz, puścisz tam swoją lodową kulkę i tu się kończy historia, tak naprawdę. Frytki obrane keczupem, mała porcja maku i koniec, no dupa. Jeżeli o to chodzi. Natomiast Ewelinka jest dużo lepszym junglerem, bo jest niewidzialna, suka. I jak wchodzi na linię, no to naprawdę można gdzieś zajść i ma więcej obrażeń, tak naprawdę zadaje. No bo Ewelinką lecisz i spamujesz ten jebany jeden klafisz. Co, podbiegniesz, puścisz kulkę, koleś dostanie slowa. Co kurwa, podejdziesz, go z ręki bił, możesz z Blood Boyla puścić na kolegę obok, czy chyba nawet nazwę zmienili z Blood Boyla ostatnio, nie wiem, nie wnikam. No można puścić ulti, ale to trzeba jakoś z flashem. W teamfightach też w lejcie jest mega Nunu słaby, tak naprawdę. On nie robi nic, poza tymi dwoma rzeczami, ta kulka już w lejcie nie zadaje praktycznie w ogóle obrażeń. Można puścić ulti, które ma super dużo obrażeń, ale jak się robi na Nunu nie jakieś takiego typowo same AP, no to nic nie zrobicie nim. Także tutaj... ktoś nie jadał w Amaku i nie zrozumiał aluzji. No trudno, no. Taki fast food, takie po prostu, wiecie. Dostajesz już frytki, gdzie wpierdolisz, został ci ketchup. Taki po co, nie? Taki po prostu... Ni w 5, ni w 10. Nie, bez szału, powiem wam. Trynda też spoko, chociaż prosi, nie grałem Tryndą w ogóle, bo zbyt łatwo go
są w stanie zabić. Trynda bazuje głównie na swoim ultimate, który pozwali mu przetrwać, powiedzmy, tam te 3 sekundy, maksymalnie 2-3. W związku z tym, jak się już wypali, to zazwyczaj jakby grali prosi tam Trynda, to wiesz, on by dostał CC-ka jednego i by się po prostu obstrał na tym ultimate, on też musi podejść. Ma cięższe early. Jakby już wybierać Trynda, to chyba lepszą opcją byłby Yasuo, który jest podobną postacią jak Trynda, jest dużo, dużo lepszy w moim mniemaniu. Mam tu jakąś wodę dookoła? Mineralną, a co? Nie ma jakiegoś pierdzielania. Ja po prostu liczę na taką luźną grę, gdzie będzie jakaś byczunia fajna. Uwaga, puszczę commercial breaka, nie wiem czy to zadziała w ogóle. Dawno nie obsługiwałem tego kanału, przyznam szczerze. Przyznam bez picia. Patrzę na czas, bo i tak 30 sekund liczanie. Tyryry. O, wygląda to, że boty były, poszły sobie z teamu. Tak, coś w tym jest. Faktycznie. Czy pobiorę kurs voice? Nie pobiorę kurs voice, bo jest mi totalnie niepotrzebny ten Jinx. Wystarczy mi użeranie się z graczami w CS-ie już na... chociaż to lubię naprawdę, ale tam jest jakaś tak, nie wiem, droślejsza atmosfera. Nie, na pewno kurs voice nie pobiorę. Jak gram, to zazwyczaj, przepraszam, grywam tam z Bananem i z Elkiem, co zresztą jesteście w stanie sami zobaczyć. W większości przypadków u mnie na YouTubie potem. W związku z czym, no to tałuję tego, nie? Nie czuję potrzeby komunikowania się z kim w grze, jaką jest League of Legends. Wystarczą mi moi właśnie... mój znajomy na moim TeamSpeaku i to wszystko. Dobra, czekajcie, odpalę teraz scenę z grą. Zobaczymy, jak to pójdzie. To włączę. To włączę. To zmniejszę. Jeszcze zmniejszę. O. Teraz powinno być idealnie. Dobrze, grać się naładuje, możecie zobaczyć ikonę, Nunu jest w ogóle unranked, lightowo, nie oceniamy tutaj przede wszystkim, pamiętajcie o tym. Trynda z Ignite'em i z Flashem, oczywiście heal'e grane, bo to teraz imbunia. Właśnie, co zmienili w tym najnowszym patchu z tym heal'em? Tam coś... tam jest jakiś motyw teraz z tym heal'em i z tą hotą, czyli nie hotą, dotą, damage over time, tam te grief, wounds, głębokie rany. Tam coś się zmieniło chyba, ale nie jestem pewien do końca. Przyznam szczerze, że nie wiem. Więc trzeba by to obczaić. A ja czekam, aż się gra rozpocznie, po prostu loading. I see me loading, the hating. A, nie ściąga krwawienia teraz, tak? No właśnie o to mi chodziło, tak coś wyczytałem na szybko, przyznam szczerze, ten patch, który jest czasami dość długi, naprawdę, jak w każdej postaci, tam samych błędów, bugów, naprawianie. Ej, w końcu tego nowego ziomka jeszcze tego Koksa supporta nie wrzucili, nie? On jest tylko dodany do gry, z tego co też wyczytałem. Tak, wiem, że te łące też wrzuca, o ile się nie mylę, Katlas. Jak odpalicie, to on też chyba ten w tej pierwszej, no, Katlas powinien wrzucać. O ile się właśnie nie mylę. A wydaje mi się, że się nie mylę. Kurczę, dość długo się nam ta gra ładuje. Nie wiem czemu. O, jest już teraz. Dobrze, no mili państwo. Lewa strona niebiescy, prawa strona czerwoni, lewej teoretycznie Networks. Możemy to tak zostawić. Ja sobie jeszcze ustawię jedną scenę. Dajcie mi chwilkę. O, taką ładną. A niech będzie, czemu nie? Myślę, że się nikt nie obrazi. Ustawmy postacie. Popatrzcie, tutaj na środku midlanera, dżungla. Mam troszkę zmniejszone okienko, więc też się muszę przyzwyczaić do takiego grania. O, to już jest dobrze.
Leona, co ciekawe, właśnie ona może z Relic Shieldem zacząć. Jedna osoba z Nedworsów jest swoją drogą. Zatrzyma skina już w najbliższym czasie, też mi się tak wydawało. Więc ja myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie aktywowany. Tak bym obstawiał to, przyznam szczerze. Gdzieś tu jest ten świetny nick, chwilka, gdzie jest ta Anna, ciocia Basia, nie, jak ona się tam... Jest, Hanka jednak żyje, gra Tryndamerem, to jest po prostu nick dnia. Nikt nie, o tak, dobrze mi powiedziałeś, Leone, z Azuralem zamieniamy. No i zobaczcie, bo czerwonsi już są w dżungli, chyba bardziej tak po prostu defensywnie, bez laneswapa na początku, bo a po co w takich lolowych, trollowych grach? No więc właśnie, dolna nie tam, gdzie ma być. Chociaż nie, chyba będzie invade, taki spóźniony, minta 20 parę. Pamiętajmy, że teraz Riot, Ritopolis troszkę zmienili ten motyw z wardami, można dużo wcześniej rzucać, dzięki czemu jest walka o wizję na mapie, tak jak tutaj ma miejsce w pewnym sensie teraz. Trynda, FK. Na początku wydaje mi się, że raczej Trynda by w tym pojedynku wygrał z Ewelinką. Ona na początku, no, nie jest dosyć papierowa, bardziej niż Trynda, zwłaszcza, że on tutaj jest Doranem, natomiast maczeta ci nie za bardzo w tym pojedynku na początku nie pomoże, jeżeli jesteś junglerem, pamiętajcie o tym. Jeżeli jungler pojedynkuje ci się na samym początku, to jeszcze ma sens, natomiast nikim innym z linii nie bardzo, ponieważ kupiliście itema na to, żeby walczyć z potworkami. Czerwonsi, niebieskory, czerwonsi, niebieskory będą jakoś, nie wiem jak niebieskich nazwać, czerwonsi, tak wiem, to są jak z tego Afromental, tej piosenki jednej, tam byli czerwonsi. No i na środku mamy już pojedynki, na spokojnie, póki co zostawię panu kamerzyście, jak my go tak nazywamy, czyli ten system, który steruje kamerą nam w Lidze Legend. No, powiem szczerze, że ocenić od 0 do 10, albo nie, to jest głupi pomysł. Jak oceniacie obraz aktualnie, bo ja nie dropię żadnych klatek, to mi się podoba, a uważam, że tak na kilkaset TP powinno być nawet taki w miarę stabilny obraz, no niestety... Prawda jest taka, że ja to kurwa czynię cuda z tym internetem, który mam aktualnie, żeby puszczać streama. Bez kitu, ja to jestem po prostu mistrzem świata w odpalaniu streama na kurwa niczym. Jeszcze chwila i ja myślę, to jest troszeczkę tak, nie wiem czemu nie ma po prostu takie zawody powinny być, jak są w overclockingu, no nie, z procesorami i z tym wszystkim, no to ja powinienem po prostu mieć nagrodę w puszczaniu streamów na najmniejszych, najsłabszych komputerach i dostępnych łączach. Ale zobaczmy, bo na dole mamy teraz wejście, Ewelinka jest i sporo obrażeń dostaje Fizzle, no nieudany ten gang, chociaż pytanie, on się może jeszcze udać, jeżeli Ewelinka zgarnie i nie zostanie zabita jeden za jednego, asysta do tego, no i Lucian kontra S. No S sobie ucieknie za 6 sekund, 5 ma tego face shifta, 6,5 na 10, też tak oceniałem właśnie. Bo chuj bluzgasz, bo mogę, jest po 10 mój stream, jak się nie podoba, to żegnam, no. Jezus, to nie jest jakaś profesjonalna gra, więc sobie bluzgam po prostu. Tymczasem jeden mamy na górze, jest Nuno, no i właśnie to jest bieda, to jest biedny jungler, bo on właśnie puści tą kulkę i potem może tylko cię pomasować po pleckach, zobaczmy, Ezreal, no, ma w zanadrzu, wymiana jest, pamiętajmy, że jest tutaj heal, na Ezie też heal, no to potem trzeba uważać właśnie, żeby, oj, jakby ten kraniuszek trafił, go nam tutaj SK, to by się chyba blondasek troszkę popłakał. Tak, ja spoglądam co jakiś czas na czat, jakby coś kogoś się to interesowało. Także... Tymczasem u góry, no Renekton, fajnie, bo on sobie nadrobi tych last hitów, Trynda zmuszony do tego, żeby spuszować, bo on jednak za każdego killa i wchodzącego krita dostaje dodatkowe staki, które potem może być do heala, albo do zwiększenia krita takiego ogólnego tutaj sobie w czasie. Orianna minimalnie wygrywa na tym środku. FK jest u góry, ale czy ona... No, Wardy kurde nie widzi, no to jest trochę problem, jak się gra na takiego... Że ten Ward totalnie nie ma tutaj sensu. Żadnego, jeżeli go puściliście Trindą. Po prostu... No jest z dupy, no bo FK to nie pokaże. Ale teraz Renek to skakuje, już powinien wiedzieć, co się dzieje, że po prostu ta gra na moment na niego wskoczył. No i ucieka już nam teraz. Kamiloza, pozdrawiam, mamy Bartka. Czemu by nie? Mogę też tak zrobić. Napiszcie mi, ile jest widzów aktualnie, bo ja wiem, że boty już sobie poszły spać, jest ta ich pora, tak to już wygląda z lolowymi botami. Nie mam z tym nic wspólnego, nawet nie wiem, kto mi tego bota odpalił, ale spoko, teraz z góry, zobaczmy, no, znowu Trynda, ale czy on ma tego swojego, jak to się w ogóle nazywa,
Spinning Slash'a, a już nie wiem, Spinning Axe'a. No i wejście Nunu. To biedny jungler. Jeb, kulka, ciul. I co dalej? I co dalej? No, Oriana nie ma many, tu jest Evelyn i zobaczcie, co zrobi Evelyn teraz. Dup. Lecą te ząbki w Nun 81. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie. No, red buff na Nunu pozwala zeslować rokawkę. No, jest groźnie, flash zużyty. Czemu, panie kamerzysto, tego nie pokazujesz? Tu było blisko, blisko jakiejś akcji. A nie, na Gugurynek tam po prostu... I'm French. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to prawda jest taka, prawda jest taka, że wpiszcie sobie w YouTubie I'm French, Renekton albo League of Legends, to się dowie, wirujące cięcie, o dobra, wirujące cięcie to jest od dzisiaj. Crash.pl, jeżeli nie wiesz, czy mnie followować, to sobie wejdź na YouTube'owy kanał bardziej niż na streamie po prostu. Jak nie chcesz, to nie followuj, jak chcesz, to spoko. Ja nikogo nie zmuszam, taka jest prawda i każdy o tym wie. 2-1 w tej chwili, mili państwo, no i... No i taka sytuacja, przyznam szczerze, ciężka, bo jak tych niebieskich przechrzcić? Bo wirujące cięcie, że mamy na trendzie, to już wiemy. Wirujące cięcie. Wirujące cięcie! To powinno być tak jak ci lektorzy. Ja zawsze zazdrościłem tego tym lektorom z filmów, z trailerów szczególnie. Wiecie, one man, one decision, one desire. Oni takie przejebanie głębokie głosy mają, nie? Czajcie to. Przynajmniej jeden taki. Pablo Francisco to jest taki komik zagraniczny. Polecam sobie na YouTubie pablofrancisco.pl obczajeć i on potrafi właśnie takie głosy naśladować i to jest strasznie dobre. Strasznie dobre gówno. Polecam sobie obczaić na tubce. Już macie w zasadzie dwie rzeczy, które możecie obczaić na tubie. I'm French i Pablo Francisco. Szczególnie jest taki program z komikami, który się nazywa chyba trzech Meksykanów, muchachos, nieważne. I tam jest właśnie Pablo Francisco, mam akcję na dole, no i zabita. Zostaje nam tutaj Leona FK, raczej ucieknie. I to jest błąd Ezreala, że on poszedł gonić tutaj, bo jest trzech na jednego. Support ginie i Ezreal raczej tutaj nie ucieknie, nie ma szans. Flash, no i, ale dobi go. No właśnie, flash za flashem i mamy killa. Więc on nawet Milton wrzucił linka, dzięki serdecznie. Wciągnięta w pralkę Oriany na środku Ari. Co dziwne, bo Ari się generalnie powinna dać wciągnąć takie coś, jeżeli ma swoje ulti w zanadrzu, a miała je. No, tu są troszeczkę wymieszane poziomy tych graczy, zawodników po obu stronach, więc nie ma tutaj czego szukać za bardzo w ich stylu gry i tak dalej, i tak dalej. Hanka jednak żyje, więc wirujące ostrza, wirujące cięcie, dobra, wirujące cięcie, nie umiem tego zapamiętać. Dolna wieża, że zostanie zniszczona, jakiś pierwszy obiektyw w grze, wygląda na to, że tak, więc 1 do 0 będzie mieli, jeżeli o to chodzi. Góra też raczej wygrana przez niebieskich. Niebiescy tutaj widzę, że dominują na większości liniach, poza midem. Na midzie to jest raczej 0-1, sporo racji tu już teraz traci Ari. Many nie miały, tak, to jest jeden z powodów, który podawałem tutaj na szybkości. Słabo, nie powinno się dopuścić czegoś takiego, żeby nie mieć many. Wirujące cięcie. Wirujące cięcie. No. No i co? No i teraz sobie troszkę spuszuję na drobi, powiedzmy raz, dwa, trzy. No myślę, że z 5 last hitów tutaj złapię. Jeden, drugi... Trzeci, no tam będzie 5, tak? No i... Na dole Lucian Obama już ma 2 kile przewagi nad Ezrealem, tym naszym blondaskiem. I wygląda na to, że Obama... No będzie tutaj, oj, po prostu już ostro, jeżeli... zobaczmy, on ma złota, już wam mówię, 1600 w zanadrzu. Więc jak dla mnie powinien się po prostu spuszować wszystkimi skillami. I... kupić BF-a. Niezmordowany szał! To jest w ogóle taka gówniana nazwa. Właśnie, Eurowizji nie widziałem. Jest jakaś powtórka gdzieś Eurowizji, czy czegoś takiego? To, czy to trwa teraz, leci dzisiaj? To chyba dzisiaj leci, albo jutro. Dzisiaj albo jutro, chyba dzisiaj. Kurczę, nie jestem pewien. To jest chyba już leci, jesteśmy w trakcie tej Eurowizji, tak? To słabo, bo obejrzałem sobie troszeczkę. Mi się Eurowizja kojarzy z tym, że siedziałem właśnie w domu, tam z rodzicami, czy z mamą chociażby i się oglądało tą Eurowizję, się miało czujnie z nich wszystkich, tak, tak. Takie fajne to tak. Nawet w porze. Ari próbowała coś na dole zdziałać, no ale chyba nie pyknie jej to zbytnio. W tym momencie, no FK, no nie jest tutaj widziana na tym wardzie, no dupa, no charmem, ładnie tutaj teraz zakleszczają od tyłu, ulti wciągnęło ich coś tak, no ale to nie pozwoli raczej ucić, przynajmniej nie powinno, no i właśnie Ari zgarnia swojego pierwszego fraga w tej grze,
Eurowizja 2014. Właśnie miałem zrobić taką komendę wallpaper i powinien linkować tego wallpapera mojego. A aktualnie to już jest takie aktualnie nieaktualne aktualne. Tymczasem Nunu raczej ucieknie. On czar nawet nie doleciał. Więc bez szału. Spoglądam co tutaj. Czy Obama coś w końcu kurde kupił? Nie, on dalej się nie się nie zrekolował, bo po co? No, on traci last hity tak naprawdę do tego Eza. Znaczy, traci. Wydawało mi się, że ma dużo więcej nagromadzone tych last hitów po tych fragach. Zwłaszcza, że on cały czas na tej linii siedzi, a ma równą ilość taką samą, co jest realną. Spuszczona ta wieża jednak. To jest plus. Teraz spora grupa minionów leci w stronę Hanki. Pytanie, czy ona dalej będzie żyła, czy jednak nie. Czy te kartony ją tam przygniotą, docisną. To jest jednak... Powinna się zrobić kompilację. Może to kiedyś zrobię, jak będę miał chwilę. Kompilacja najgłupszych śmierci w serialach polskich, bez kitu. To jest po prostu śmierć Hanki i tego jeszcze, jak mu tam było, no Boże, zapomniałem. Legendarna postać z tych z klanu przecież. Kurczę, kolesio, no. Jak mu tam było. Tata Maciusia z klanu, jak się nazywał. On też tam kipnął, został napadnięty i zmarł w szpitalu, nie? No w ogóle, kto to wymyślał? To jest takie troszeczkę namiastka takich tych pamiętników z wakacji, dlaczego nie? Właśnie to jest na podstawie takich właśnie gównianych polskich serialów typu Klan, wydaje mi się, że powstało coś w rodzaju. Rysiek, właśnie Rysiek z Klanu, kurwa, to nie pamiętam. Na podstawie tego, wydaje mi się, właśnie powstały te wszystkie, dlaczego nie, ten poziom po prostu tak spadł. Oj, zobaczmy na dole teraz ładne ulti Morgana, napiera do przodu i złapana zostaje Leona. No, gdzie jest reszta? No, zdziwiłem go troszkę. Ach, Ryszard aka Crazy Driver? Nie. Rychu. Ja zapomniałem tego takiego lisiego, leśnego imienia. Teraz tutaj, uważaj, FK leci z boku, nie widać, szybko ulti po prostu skasowano, odpalone, ale pytanie, czy teraz Lucian ładnie wyczukują to, jak to mój kolega Leo ze Slam mówi, no bo S raczej tu zostanie wciągnięty przez tą FK, przytuliła go swoimi, co, jak to się kurde to gówno nazywa, tą taką żelatyną, co napierdziela, Hit Spike, czyli to są dziuby, Spike to jest kurczę, kolec, tak, kolce nienawiści dopadły nam tutaj. Tego zawodnika. Więc taka bieda trochę. Maciek zginął, bo musiał. Nie mówcie tak, Maciek był spoko ziomek, a wy tak, że musiał. No tymczasem mamy 9-3. No i góra zepchnięta, tam raczej ta wieża wkrótce polegnie, zresztą możemy zerknąć. O, ja myślę, że Renek tutaj tej Hance Grochowiak raczej, no, pokaże jak to się w te kartony wjeżdża jednak, tak żeby tam ten jak nie pękało. Ale co, Maciek w klanie też zginął? Bo ja tego nie ogarniam. No, Ryciek się wywrócił na śmierć, to fakt, czy tam został przewrócony, no już nieważne. Ale Maciek... Swoją drogą tu jest, a propos tego wywracania się i śmierci, to jest bardzo ważne. Takie motto, które w Żeromskiego książce... Czekajcie, jak się nazywał ten koleś, w którym tam pisze? Znaczy tam było takie motto, że on miał taki... O takim zabijaku jest ta książka. I tam ten zabijaka ma takie motto, miał takiego mistrza, który mu zawsze powtarzał, że... Podłoga zabija, po prostu. To nie, że ciosy czy coś, tylko podłoga głównie zabija, nie? Bo jakoś tam popniesz, to się potnie i wyjebie podłogę, to właśnie podłoga zabija. Pamiętajcie o tym, ona jest straszna. No i Rysiek poczuł moc podłogi. Tymczasem Leona chyba też zaraz poczuje moc, ale nie podłogi, natomiast Ewelinki, bo ta już ją dobiega. Siemanko, przybijałem sobie piątkę, nawet czołem w nią wjeżdża, fuj. O, jak to bonus powiedział, nie. No. Jesteśmy tutaj. I Ewelina pokazała, że tam jest i przy okazji zrobię sobie smoka w zanadrzu. Tak, jest smoky. Czemu by nie można? 11-4. Ładny czarm w Nunu. Nie wiem, czy on... Sporo nawet. Chyba go wezmą. Raczej tak. Ładne ulti. No, FK niestety nie ma tutaj, żeby nienawistnymi dzióbkami ciulać tam po tym Nunu. Także...
No i teraz dead. Dead. Ładny se face shiftik, nie arcane shiftik. Arcane shiftik, żeby tutaj złapać Ari. To się udało. Tak, czarny humor jest super. Naprawdę, ja nie rozumiem narzekania na czarny humor. Jak ktoś nie kuma czarnego humoru, to nie powinien się w ogóle uważać za osobę, która się zna na żartach. Tymczasem mamy 12-5. Niebiescy prowadzą nad czerwońcami. Także no, ja nie wiem, czy wejdzie w tą furię bitewną ten Trynda i wirującym cięciem właśnie tutaj przywali I'm Frenchowi gadzinie. W sumie nie wiem, czy to jest gad czy płas. Chyba gad bardziej. Gady są chyba zmienno-cieplne. Zresztą nie wiem. Chyba to obchodzi. Du du du. No, no, no. Pingward jest, także wardzik zostanie skasowany. Tymczasem co na dole? A tutaj. No nic, no 3000 prowadzą niebiescy. Mają jedną wieżę. A w sumie nie, czerwoni też mają jedną wieżę. Gdzie oni ją zrobili? Na środku, a potem ten środek był jedyny przegrany ze strony niebieskich. Tak naprawdę Ari gdzieś w pobliżu góry. No i teraz, no, odpalił szał bitewny, Undying Rage, nie do zabicia, w kurw, no i no, niestety paciuloki z niebieskiej drużyny go dorwały, 13-5, no i, jak to mówią, chuj bombki strzelił w tym momencie, Renekton z resztką życia, bo trzyma barami, po górze sobie hasa, da radę uciec do domu, na obiadek, na wozionkę. A, oj, to może się udać, to może być pierwszy konsekwentny gang Nunu, który może się kiedykolwiek w życiu udać. Zobaczmy, ciulną swój multi, no i dobija go mimo wszystko. Jeszcze kulka, jebc, double kill. To jest trochę dziwne, kiedy Nunu robi gang i on jest udany i tam jest jeszcze double kill. To się często nie zdarza. A, killer krok, dobrze. Killer krok. Dał radę. Niebieskonator, nie za długie. Bo są czerwąsi, bluwąsi, o, bluwąsi, blue, I'm blue, dabba dibba. Down, teraz górą czerwony, team im pcha wieżyczkę. Tyryry. I mamy 2-1, ładnie tutaj odgryzałem się. Nie tracili aż tak dużo, pytanie kiedy zrobią... kiedy zrobią smoka kolejnego, wyższe timera nie ma, bo po co? 3-0 FK, 2-2 mamy Nunu. Trynda już jest ze staty krzywem, jeżeli o to chodzi. Środkowa wieża czerwonych ma tutaj mało życia, bo chyba z 200 tak na oko. A nie, 500, dobra, nie umiem na oko patrzeć za bardzo. I chyba czerwonsi się na dole muszą wyewakuować. No, nieźle, bo teraz FK, zobaczmy, no S 10 sekund ma w zanadrzu flasha, raczej nie będzie dive'ować, chociaż chuj wie, bo to i tak jest taki poziom, że oni raczej to zdejmują. Aj, chyba tak, bo teraz w tym momencie ciulają czym mogą. No, Nunu wpadnie i Nunu pozamiata, co najciekawsze, ten najbardziej chujowy jungler ever. Wejdzie, po prostu zgarnie kile łatwe, Evelynka teraz, mało życia, mało many, i może się uda, nie, kulka doleciała. Sorry, przed nią się nie da uciec, to jest po prostu easy kill. Mimo wszystko, chyba że Obama, no, jakieś tutaj pokaże czarne triki z Ameryki. No, taka dziwna troszkę wymiana, bo i ci tutaj byli na skraju śmierci, ale zobaczcie, co się w ogóle dzieje. Flash, tak, nie do ubicia, w kurw poleciał od Trindy i ten ucieka spora. Liczba minionów na górze, myślę, że gada tutaj przyciągną, krok. Teraz Blue raczej będzie oddane gorącej lasce z Rosji. Czy czerwoni to wykop? Prawda jest taka, że to jest taki miks, że jest jedna osoba z Neduarsu, z wykopu nie wiem ile tak naprawdę jest osób. Może ich być dużo, może być mało. W związku z czym... Pieron wie! Hopy, baby. Nikoni nie wie, jak to się dzieje.
No i 14,8, 6 fragów przewagi. Pokazał się timer smoka 40 sekund, jeżeli o niego chodzi. 2000, cały czas złota, ta liczba się utrzymuje konsekwentnie u Blutelsów. Także... Znowu mamy takie déjà vu, bo niebiescy, no usilnie starają się dolno mnie nie ubić. 3 levely nawet są przewagi niebieskiego Blutelsu. O jest real, fatalnie, fatalnie teraz złapany, no przykro mi bardzo. No nie wiem, jakaś taka bieda. Czy będę robił Bronze Subwars? Nie wiem, może nie dzisiaj, jestem troszkę zmęczony. Planuję jeszcze odpalić wam rundkę NBA 2K14. I tam będziemy obczaić. Tymczasem, no, jest jakaś ustawka na smoku. Pytanie, którzy wzięli, kurde, ze sobą maczetki, bo maczetki są plus... ja jestem z Krakowa, więc generalnie, wiecie, broń honorowa, maczety. Bez maczet to nie ma w ogóle podejścia czy wyjścia, jakieś warzywnioka po ziemniaki, czy przynajmniej po jabłka. Nie ma to sensu. 15-8, no i teraz... no, czerwoni... chyba czerwoni mają maczety, bo oni się nie pierdolą, po prostu wchodzą w tą dżunglę przeciwnika. Pokazują, kto tu więcej walił. No, się poryje, jak bardziej wyćwiczony tu jest, tak, bicek, triceps, martwy ciąg, te sprawy, hantelki. I chyba będzie podejście Velinka. No, ona raczej masy nie robi, od razu przeszła do robienia rzeźba. To jest chujowa opcja, nie róbcie tak. Tymczasem Leona puszcza swoje świetliste krążki i... no, nie podeszło to wejście jednak. Smok cały czas żyje, o dziwo. Smokur. Jak to można go skromnie nazwać. Rozkminialiśmy ostatnio, czy to jest on, czy ona. W sumie jeden pies, no. Jakby była ona, to postać osła miałaby na nią plusy. Pewnie jak ktoś z Shreka kojarzy, taki mały haha, czy słaby żart. Jest ward wrzucony w to miejsce, więc niebiescy po prostu wiedzą, że dostają bęcki coraz większe i odrabiają tak naprawdę czerwonsi straty do bluansów. No i smurfy chyba się wkurzyli po prostu, bo godzina skakuje na jam French, czy będzie jakiś frag bardzo ładnie tej ulti, ale popuścił, no strasznie w galoty. I no dupa, srak, ależ ładnie wciągnęła ich do pralki, widać, że na wizyrze robieni, bo 15-9 wygląda to, że mamy do widzenia, jeżeli chodzi o Lone. I jeden za innego w tym momencie, bardzo dobre miejsce Obama, cóż za no, nie wiem, czy to jest bardziej taki cygański champion, bo umie się naprawdę schować. I teraz mało życia ma ta wieża, więc mogliby spróbować dive'a, ale gdzie tu jest sens tej grze? Chuj wie. Chociaż nie, tak naprawdę ona troszkę zaskakuje, bo wydało mi się, że będzie większy rozgardiarz, rozpierdziel, a tutaj tak naprawdę widać jakieś sensowne nawet kroki. Może się komunikują ci zawodnicy? Któż to wie? 17:10, 24 minuta, proszę państwa, i... Sodoma i Gomora na mapie, bo Ezreal generalnie się nie ciula tutaj z resztą ekipy i... poszedł solo, nie? On wziął ręcznik sobie pod pałę, powiedział, że to pierdolnie będzie chodził z lamusami w sandałach i w skarpetkach białych. On idzie na prawdziwą plażę. A niebiescy próbowali, nie, stary, chodź z nami się napić, tam jest fajna wódka i w ogóle zimne piwko mamy w torbie, ale on już zdążył chlupnąć się do wody i do bazy i nie ma. Także pralka Hanka, no takie skojarzenia. Swoje, co ma pralka z Hanką wspólnego? To, że, a jest jakakolwiek scena w klanie, gdzie ona... pierze pranie, prawdę, bo nie wiem, nie przypominam sobie takiej sytuacji, przynajmniej ja. Oj, czy będzie świetlisty krążek? No nie, dupna, jak to się w ogóle to nazywa? Solar Flare, czyli słoneczna, solarna, to też tak można, solarna flara, czy... whatever. Dobra, gorąca laska z Rosji, no 2-1, matchup Kerabadona, ale sporo tam las hitów, teraz zauważyłem, traci Arialona, to w sumie jebać farmę, no słaba farma, i tak wrzucą to screen na grupę League of Legends i będą ściemniać, jak dobrze im poszło, a dobrze, a źle. No i teraz jeden frag, zobaczmy, no jak on dupnie, no słabiutko dupnął, bo on tam za bardzo chyba nie ma nawet itemu w AP, bardziej taki jungler jak typowy, no ale... no jak jebną, to jebną, nie drążmy i no nie wyszło, nie pykło mu Obama zgarnia 7 już swojego killa i w tym momencie środkiem. No krótkie życie jak życie Hanki wśród kartonów, no, słaby serial, bez tego wyszedł miniseria raczej, albo pilotażowy odcinek. W tym momencie 22 razy więcej fragów, tracą jedną wieżę, no ale w sumie kto by się przejmował, bo Trynda też powiedział, że to pierdoli, on zakłada laczki, idzie w swoim kierunku, bo tutaj tą górą będzie pchał. No i wieżę
No wiesz, że tutaj sobie backdoorował, nie? XPK style, nie? Teraz to wszyscy robią, to jest modne. A Blue Ansi cały czas prowadzą. Trzyma prawie że tysiącami, 2600, o ile dobrze umiem liczyć, a nie umiem. Strzelam tak na oko, a na oko tam, no nieważne, kto tam umarł. Także spokój na tej naszej przywołowaczowej szczelinie. Nasta, po prostu brane są buffki, recole do bazy. Ezreal z Trinity Force'em, Bloodbatekiem. Do tego Lucian ma w zasadzie te same zestaw sprzętu, poza tym, że ma 3 fragi do przodu i 14 last hitów. Za bardzo się jego ekwipunek nie różni niczym. Pickaxe jest, beberki, no ma longsworda więcej. Nie wiem. David, nie mam tego boomboxa, no stary, co ci, skąd ci mam go kurwa wyczarować, co? Nie mam, cudów nie ma. Ma ktoś boomboxa pożyczyć w Krakowie? Kolega pożyczy na Juvenalia na pewno za flaszkę czy za piwo. Tak się tutaj załatwia. Jak co to na priwie do Hacharka, tego z różowym nikiem, tak? Tak jego kolorniku zobowiązuje. Na wejście trzeba mu pedalskiego gifa wkleić w temacie, to od razu szybka odpowiedź będzie. Tymczasem 27 minuta, no i taka, taki miszmasz, tak samo jak ci zawodnicy. Różnych poziomów tu są, i silvery, złote, i chuje mu je dzikie węże. Tymczasem na dole Lucian pcha, czemu nie, próbuję tutaj pokazać, że on farmę jednak ma, chociaż na 27 minutę bez strzału, chociaż ja zazwyczaj mam gorszą. Tryn do góry, nie wiem, czy on wybroń to na dwóch, czy ma tą nieśmiertelny wkurw? Ma, jakby co, no puści, ale raz, dwa, trzy, no i Trynda kaput, raczej dobiją go te minionki, nie zdążył i z fleszem jebła tym ostrzem nienawiści i... No i Trynda się... No, razem z wieżą, więc spora strata, no ale tam mamy akcję na dole, proszę państwa, zobaczmy, shutdown na Obamie, o ile onka go złapała. No, Hacharek może nawet dać coś ciekawszego za boomboxa. No ale to się już na privie, proszę z kolegą dogadać, polecam go tak naprawdę i... Ręczę za niego w pewnym słowie. Jeżeli chodzi o to, że boomboxa nie zepsuje, tak? Nie chodzi o coś innego, no to nieważne. Tymczasem, no to się już kurwa nazywa pech, nie? To jest bez kitu. No, sraka i padaka. takie po prostu, no, nie zgarnęła ta wieża. Czasami widać, że no, odwala jakąś kaszanę. 22-13. To jest Obama, nie Blade. Synku, Blade ma... kurde, katanę na plecach, a on ma jakieś takie pedalską pelerynę, nie? Tak jakieś, co to w ogóle, jakieś takie rozcięcie, wcięcie? Tu jakieś ma takie, nie wiem... Blade to jest Blade, proszę mi tutaj Blade'a nie obrażać. Jest smok, smokur. I smokur będzie robiony teraz, chyba, tak... No, zaczęła się akcja. We dwójkę raczej sobie dadzą radę z Aim Frenchem. Nadchodzą tu już czerwonsi. No, ostra laska z Rosji nadciąga razem swoim supportem Leoną. No by się przydał, on akurat dobrze sobie radzi. No ale niestety pies, no rósł i zdechł. W tym momencie smokora nie ma. Dobre ulti dupnął, no i widać, że no jeden za jednego, jungler za supporta, no zobaczymy jak to dalej pójdzie, widać, że czerwonsi raczej tutaj napierają mało życia, Marenek to mimo, że się powiększył jebany steryt, no ale Morgana spróbuje złapać, udało się, kolejna wymiana, no czy hot ruski człowiek ma ulti swoje w ogóle zaznaczył, czy już dupnęła, chyba nie ma, ale ładnie teraz do Ezreal ich po prostu powinien wykosić, dajesz Ezreal, no. Dziubaj, jeps, tak, jest double kill, tam masz spokojnie triple, jak sobie zdajwujesz. Oczywiście zdajwujesz, no, ktoś tu na tym poziomie nie byłby greedy, także Obama. Tu masz, synku, quadre, kurwa, strzelaj! O Boże, quadra, uhu, ale szał. Ale szaleństwo, mamy Ace'a, mamy quadrę, prawie penta, Trynda generalnie ma wyjebane na towarzyszy, pchał cały czas w górę i się dopchał, no. Nie widziałem go jeszcze w tym teamfightzie żadnym, no ale no, dopchał się. Jednak czerwoni zaczęli wygrywać, no w sumie ciekawa gierka. Także druga wież do tego, jeden inhibitor Polek. Jeszcze Welinka zostanie raczej za... Nie! O mój Boże, jednak shutdown jeszcze za 500 zł, więc sporo kosztował ten, widać, no, list gończy na SZ. Fatalnie ulti nie trafione, to powinien być łatwy kill dla Ari, ale czy aby na pewno, jakby to Zed powiedział, bo wygląda, zabiła ją,
O nie! O nie! O nie! Jak to bolało! O nie! Okej, okay, Ari, o nie! Mamy to nagrane! O Boże! Zmiennik stary, zbieraj IP na zmianę niku, bo po prostu. No. Żal się pokazywać na rankeda już teraz z takim nikiem, stary. Z taką twarzą, nikiem i w ogóle. No, do tego Nashor mogą sobie pozwolić. Czemu nie? Chociaż bez AD Carry jest ciężko, ale mają tego jebanego Nuna. To jest jedyna sytuacja, w której się on przydaje właśnie z tym swoim użeraniem. Ile tam true damage zadaje? Zobaczmy. Q. 850 true damage zadaje w tym momencie, plus Smite, który zdaje około na tym levelu chyba 600, o ile się nie mylę. Zobaczmy, Smite'or. 800 też true damage, więc 1600. No, mógłby już przyciulać chyba, tak, jest zabrane to. Także, no, nie pykły te akcje solo, niestety tam ta Ari z tym. Życie jest Nobelą, jak mawiało znane polskie piosenkowe przysłowie. I znowu chwila po odpoczynku, Bluersi już wiedzą, że przejebane mają fest, bo nie mają Nashora. Smoka też nie ma, bieda, górą idą super miniony, więc to też się szykuje ostra wbita. Czerwonsi się zbiorą i zobaczymy, jak to będzie. Ja bym był skłonny powiedzieć, że nawet może pójść jakiś taki niefortunny, niefartowny ich atak i po prostu przysolą im ostro, bo tracą tylko 3000 zł. To nie jest dużo, ale ten nasz orbaw tylko głównie boli. No jak teraz Ari zostanie złapana, to jest kaput, kaput, no ale ona nie wskoczyła jednak, więc cooldown przez dłuższy czas, zobaczmy, ładne czarmy, ale lecą w Nunu, który się może wyhealować na jakichkolwiek mobkach, taki jebany obżartus, widać, że babcia go dobrze karmiła. Zresztą kogo, to jest głupie, bo, nie, sorry, wybacz, przepraszam, głupie hasło. Kogo babcia źle nie karmiła, powiedzmy sobie szczerze. Chyba, że ktoś nie miał babci. Nie no, czarny żart, przepraszam, nie, to tak nie, być nie może. Ale 25, 20, 33 minuta, no i w tym momencie Ewka się zbiera, ale Ewka w tym teamfight'cie w sumie robi też nawet teraz aktualnie mniej niż ten Nunu, tak naprawdę, bo nie jest zbytnio zwiwana. No, próbuje tutaj wysnajpować Orio, ulti Nunu, nie, w sumie skancelowane, jak najbardziej leci ulti Eza i zobaczmy, kto wyjdzie tutaj cały z tej walki. Dobry momencie, zonie odpalona, przeżywa to tam Morgana jak najbardziej, no jak to przyjmuje, ile obrażeń może na klatę, ale Obama jest totalnie out of range. I teraz, no, solarny okrążek, Rogal, nie Rogal, solarny precel bardziej może, co krok mogłoby być taki. Prążek po prostu ciula i wygląda na to, że będzie mieć GG. Także wielkie brawa dla obydwu zespołów, Czerwonsi i Bluersi w wykonaniu ekipy z Networks i Wykopu i również miksu tutaj naszego z kanału. Także fajna gierka. No ja testowo bardziej tego streama puściłem, zobaczyłem, nie dropiłem żadnych klatek, więc fajnie. Mimo że zdaję sobie sprawę, że jakość nie była jakoś oszałamiająca. Ja już jestem z wami. Ja już kończę w tym momencie, idę się przerzucę teraz, jak ktoś chce zostać na jeszcze odcinek NBA sobie zagram jedną gierkę chyba. Chociaż nie, Filka, dowiem się, bo może moja ekipa gra. Lolowa. Inna. Dobra, to wyłączę.